Pan chciał się dowiedzieć, jak to jest być prestiżowym i bogatym? Zapraszam. Nigdy się nie dowiesz, nieudaczniku. Proszę! Siema, szwagier. A co ty tu kurwa robisz? Nie widzisz, książkę czytam. Spoko. Mi tam wygodnie na krześle się czyta. Ale dopiero koszmar przeżyłem. Niech zgadnę, do piwnicy się wjebałeś. A mówiłem, żebyś klapę zamykał. Nie, Antek, teściowa się przyśniła. Że teściowa wpadła? To akurat nie byłby koszmar. Śniło mi się, że było u mnie na podwórku. To nic dobrego nie wróży. Czemu? Bo kiedy ona mi się nie przyśni, to zawsze coś złego się dzieje. Pierwszy raz, jak mi się przyśniła, to z żonką się rozstałem. Przypadek. Za drugim razem, jak się przyśniło, to wody w studni zabrakło. Siła natury, suchy rok. Suchy rok? U mnie do zera zeszło, u sąsiada przez korek się przelewało. Przez korek. Tak, u mnie na dnie tylko piachy, żaby, a u niego całe podwórko zalane. A kolejny raz, jak się przyśniło, to hemoroidów dostałem. Żadna maść na ból dupy nie pomogła. Się nie dziwię. Jak na betonie siedzisz, to potem wilka dostajesz. A największe nieszczęście? Tak! Największe nieszczęście mnie spotkało, jak facet w trumnie ożył. Odżył? Jak odżył? A chuj go wie! Trumna jest w dole, mamy zakopywać, a tam jakieś łomoty słychać. Otwieramy wieko, a tam facet jak nowy. Toż to szczęście. Tak, jemu to może i szczęście, a mi za usługi rytualne nie zapłacili. O skurwesyn, ty, to coś musi być na rzeczy. Wiem, teraz muszę uważać na każdym kroku. Na twoim miejscu zacząłbym od zamknięcia klapy. Musi być otwarte, bo ziemniaki się wietrzą. Zamknij to klapę, bo zobaczysz, kiedyś się wpierdolisz. Całe życie chodziłem, nie wpadłem i teraz nie wpadnę. Jak chcesz. Dobra, ja muszę lecieć w kolejkę stanąć. Jaką kolejkę? Do lekarza. A co, ty chory? Jeszcze nie, ale na przyszły rok może się przyda. Na razie. Halo? Antek, dawaj szybko do mnie. A co tam się stało? Masz kulę? Mam, ale tylko jedno. Dobra, starczy jedno, dawaj tylko szybko. Dobra, już lecę. Kulę masz? Mam, ty. Ale tylko jedno. Co to za piłka? Jaka piłka? Toż to kula. Bilardowa. A na chuj mi ta kula bilardowa? A ja wiem, na chuj ci ta kula bilardowa? Chciałeś, to masz. O kurwa, szwagier, co ci? Nogę złamałeś? A mówiłem, że do piwnicy się wpierdolisz. Do jakiej piwnicy, Antek? Trelinkę się zapadło po tych deszczach. Jak się nie zaczepię? O skurwesyn, co złamana? Wszystko możliwe. To ciebie do lekarza trzeba. A na co mi ta bieda? Zresztą i tak nie mam ubezpieczenia. Sam nastawiłem, gnaty nie wystają, tylko kul mi brak, żeby się poruszać. Ale jak? Sam nastawiłeś nogę? No sam nastawiłem. Bańki sam sobie stawiam, to i nogę nastawiłem. Mało tego, kiedyś jak mnie zawał złapał, to wyobraź sobie, sam siebie reanimowałem. Defibrylator jebany. Jak nie masz ubezpieczenia, to ja bym ci polecał wymianę nawierzchni. Bo jak przyjdzie listonosz, się wypierdoli, to się nie wypłacisz. Myślisz, że nie chcę? Nawet ostatnio ładne polbruczki oglądałem. Ale wiesz, ile to kosztuje. A moja trelinka nie jest taka zła. Zresztą co to za kostkę się brać, jak tu cała chata błaga o pomstę do nieba. U mnie też dach przecieka. No to załataj. Weź załataj, jak ja nie wiem, którędy cieknie. To w deszcz sprawdź. Tak, w deszcz będę łaził, się ślizgał po dachu, żeby skończyć tak jak ty. No to sprawdź, kiedy nie pada. Jak nie pada, to wtedy nie przecieka. Pomógłbym tobie, ale widzisz, jak jestem w sytuacji. I do tego jeszcze kul nie ma. Ty, to ja ci kulę załatwię. Tak, tym razem jako? 8 czy 13? One regulowane, pamiętasz? To te po mietku. No, no. To ja je dla Baśki zaniósł,
a ona później pożyczyła lajuska. Ten to kurwa długo je trzymał, musi coś wyczuwał, bo później drugi raz nogę złamał. To co, Józek je ma? Chuja! One teraz w klubie na Czarnej! Skąd wiesz? Człowieku, oni tam tak tańczą, że tam kul nigdy za wiele. No to kurwa leć, oni tam tańczą, a ja chodzić nie mogę. Dobra, to lecę. Szybko. Zobacz, co narobiłeś. Ja? Tak, ty i ta twoja zapadnięta trylinka. Antek, po prostu jesteś niezdara i tyle. Ja niezdara? A kto nogę połamał? Antek, ja nogę, a ty co, okularami się zaczepiłeś? Dobra, idę po te kule. Siema, szwagier! Co, nie podobają się? Twoje lepsze? Nie, Antek, ja z kul się nie śmieję. Ja z tych twoich bryl. Skąd ty ich wytrzasnął, od dziadka? Od babci. Chcesz te kule, czy wypierdolić? Daj, daj. Ty tu siedzisz, się cieszysz? A nawet nie wiesz, że u nas na Czarnej handel tkwi. Grzyby sprzedają, maliny... Wiem, wiem. Tam jeszcze taka baba ołówki sprzedaje. Ołówki? Jakie ołówki? No ostatnio jak przychodziłem, to u mnie się pytało, czy chcę z gumką, czy bez. O skurwesyn. Ty i szwagier, czy ja dobrze widzę? Ulica Portowa? O, okulary nowe kupił, to i od razu na oczy przejrzał. Toż tu od miesiąca tu stoi. Gadasz, a skąd u nas ulica Portowa? Przecież u nas nawet żadnej wody nie ma. Była kiedyś taka historia. Urzędnicy zamawiali nowe oznakowanie z godłem miasta. No i jakiś gościu przez telefon się pomylił, albo nie dosłyszał. Miało być ulica Sportowa, a wyszło Portowa. No i ci w Radzie Miasta przyliczyli, że taniej będzie tukaną wykopać, niż nowe blachy zamawiać. Dobre tam kalkulatory mają. Ty, jak tukaną wykopią, to ja będę do ciebie gondolą podpływał. Będzie taka mała Wenecja. No, smród już masz, tylko jeszcze kanału brak. Ty się kurwa nie ciesz, tylko się bierz za wymianę trylinki, bo jak jej nie wymienisz, to ja więcej do ciebie nie przyjdę. Czemu? Wiesz, ile mnie te okulary kosztowały? Tamantek, dam ci złomu, sprzedasz i zapomnisz. Tyle złomu to i ty nie masz. No skąd ty tyle kasy wziął? Jak się ma łeb na karku, to wszystko można załatwić. Tak? To jak taki mądry jesteś, to załatw mi nową trylinkę. Ty, nową trylinkę to teraz ciężko załatwić. Ale zrobimy tak. Panie, co ty u mnie tu na posesję łomoczysz? Spać nie mogę. Dobry, roboty wykonujemy na zlecenie. Ale proszę chwilę cierpliwości. Za chwilę będzie skończony. Jaką robotę? Co to ma być? No jak to co? No wyłóżki pobrud. Wszystko zgodnie z projektem i zamówieniem. Coś nie tak? No jasne, że nie tak. Gdzie jest moja trylinka? Nie musi pan się martwić. Ten gruz już dawno wywieziony. Co? Moja trylinka? Pan zamawiał wymianę wierzchni. Proszę bardzo, wszystko się zgadza. Nic się nie zgadza. Kucharek 6, tak? Jakich kucharek? Toż to ulica Portowa. Portowa? To kto mi teraz zapłaci? A gówno mnie to interesuje. Do wieczoru ma być tu moja stara, porządna trylinka. Inaczej jedę do sądu. Spokojnie, do jakiego sądu? Była trylinka i nie ma. Zdemolowaliście mi całe podwórko. Oskarżę was o kradzież i dewastację. Nie podoba się panu taka wieśnia? Może się jakoś dogadamy? Nie stać mnie na kostkę. A moja trylinka była jeszcze w znakomitym stanie. To ja mam propozycję. Pójdźmy na ugodę. Zapomnij pan o trylince, a ten pobruk ma pan za darmo. Dobra, niech stracę. Siema, szwagier. Co, byli? Byli. Kostkę położyli? Położyli. To teraz ty dzwon do lekarza, bo u mnie cały dach do wymiany.
Panie, jakie RODOS? Toż to ulica Portowa.